Czołem, drogi widzu, Galokuero z tej strony w kolejnym odcinku Resident Evil 4. Aktualnie stoimy bardzo dobrze, jeśli chodzi o nasze oporządzenie. Mamy 17,5 tysiąca i w zasadzie prawie że wszystko poulepszane, więc jest bardzo dobrze. No i oczywiście progres też za nami jest całkiem taki dosyć spory. Jednak teraz wchodzimy w dosyć nieprzyjazny rejon. A most warm welcome to my castle. Such a pleasure to finally make your acquaintance, Mr. Kennedy. Who the hell are you? Me? Oh, please, call me Ramon. And allow me to get straight to the point. I would like you to hand the girl there over to me. Now. Yeah, fat chance, Ramon. The girl's just fine with me. Mr. Kennedy, Mr. Kennedy. How novel. Nonetheless, you see, the girl must be ours. With a girl as the very source, your United States, and then the entire world shall overflow with his grace. For that is the iron will of my master, the most holy, Lord Sadler. So then, you will comply. Yes? Never! You heard the lady. How unfortunate. Do make sure our guest feels at home, now that he has chosen death. Leon? Just stay close. Ooh. Whoa, tu też są. Zdążysz? A jak? No i super. Dobra, nie mamy kluczyka. Ale możemy też tutaj pooglądać, co jest do zebrania. Tu czegoś brakuje. A co tu jest w środku? Nie wiem, jakaś figurka. Raczej nie wygląda na taką, którą możemy sprzedać. Pewnie powiązane z zadaniem. Okej. Z góry spadniemy. Teraz tak, tutaj też jest zamknięte i tu się przedostaniemy od dołu z lewej strony, więc też odpada. Zostaje nam jeszcze to miejsce tutaj, ale pewnie też jest zamknięte. Dokładnie. Tutaj możemy ją podsadzić. Dasz radę, Ashley? I need you to open it from the other side. Nie połam się, dziewczyno. It's open. Nie musisz krzyczeć, przecież stoję tu. To wygląda, jakby dało się nacisnąć. Elegant Perfume Bottle. I znowu nam cepeki wpadną. Czy tam pesazy, nie cepeki. Węży dawno nie było. Look for another way out, a way up. Właśnie miałem pytać, czy da się to rozwalić. Jeden rubin. Super. Czy ja teraz z przypadkiem nie będę miał trzech? No miałbym.
Ale to musiałbym zrobić w ten sposób. Raz, dwa i trzy. Dobra, i mamy trzy pełne, plus jeden jakiś tutaj powiedzmy relikt, znaczy relikt, ekskluzywny item, no i trzy tutaj pełne. Trzy pełne przedmioty. Nie wiem jak to nazwać. Dobra. Robi się niebezpiecznie. Mamy dwa. Dobra. Okej. Okay. Starczy. Tutaj potrzeba klucza. Caretaker's note. I was awoken in the middle of the night once again. It's those awful noises coming from the basement. That sounds of nails clawing at the stone walls and the writing moan of curses. That man harbors enough hate to ruin this world. He once served the lord of the castle as the torturer, like his father and grandfather before him. It's one of the more unsightly legacies left by Salazar's family. Even among his family, he was special. He enjoyed his work wholeheartedly and had a talent for it. He was gifted at tormenting others. His ability soon attracted the master's interest. And when he took him to the dungeon, no, I can't write anymore. I won't. I don't want to recall what happened down there. My mind can't take it. It will break me. I was ordered to attempt to him, to feed him, dispose of the filth, all while listening to that wretched voice every night. I can't take it anymore. I've had enough. I will not tolerate one more night in this castle. I shall leave tomorrow, go far away, where that voice cannot reach my ears. I chyba właśnie tu skończyłeś, co? Poor bastard. That's no way to go. No dobra, jedyna droga prowadzi tak jakby tutaj. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. I wiecie co wam powiem? Że kurczę, nie stworzę sobie amunicji niedobrze. Hamue Colalus. The light is lost. Okej. Dobra, załatwmy to trochę po cichu. Pytanie brzmi, czy da mu się w ogóle na przykład okej.
Kubaniutki. Take it easy, bro. Niebezpiecznie trochę, ale spróbujmy. Jak to się stało? Dobra, chyba po nim. Nice. Olija, ty to jesteś normalnie dobry w te klocki. A wiecie, co mnie jeszcze ciekawi? Jedna rzecz. Mianowicie on z tego miejsca, gdzie się wyrwał, czy tam czegoś nie ma? Nie, tylko łańcuchy puściły, dobra. Czyli jednym słowem możemy lecieć dalej. Ciekawe, jak się tam Ashley w ogóle trzyma. No dobra. Hej. No to włazimy. Słyszę figurkę. I ona pewnie będzie gdzieś tam. Mamy też zielonego herba, dobra. Okej. Trochę to tak jakby niezadbane. Na pewno my będziemy musieli zdobyć tutaj jakieś ciekawe rzeczy. Okej, tu jakiś miecz. Okej. Mamy trzy miecze. Rusted, golden
i iron. Dobra, to dajmy tutaj golden. Pozostaje tak jakby namaszczony złotym. Żelaznym, w sensie, no żelaznym zabija. A tym, a ten miecz to po prostu, no tak jakby przy śmierci jest już nic nie wart. No ale właśnie, won't budge. Tak jakbyśmy potrzebowali jeszcze tego miecza, który nie wiadomo gdzie może być. O. Tak jakby się cokolwiek w ogóle stało. Albo robię złą kombinację, albo czegoś mi tu brakuje, ale nie może mi brakować. Okej. Czaję. A więc... Tu na herbie. Jest jeleń i wąż, tak jakby. Jest jeleń. A, dobra, nie mogę tego nacisnąć. No, faktycznie jest ten miecz tutaj. Bloodied Sword. Well, it's just a replica. Only a couple of uses for it. Nie wiem, czy jest sens w ogóle to brać i tak jakby naciskać, ciągnąć za te sznurki, no ale dobra, w takim wypadku tu będzie Bloodied Sword, bo jest odkupiony krwią, a tu będzie Iron Sword, bo zaczyna od żelaznym, został namaszczony złotym, złotym też zabijał, ale niestety zardzewiało to przy jego śmierci. Tak mi się wydaje. Okej. O, jest wąż. Dawaj go. To jest za dużo tego wszystkiego tutaj do zbierania, szczerze mówiąc. Gold Banjo. Okej. To w takim wypadku teraz, mając te tutejsze amunicje, to sobie zrobimy ammo do shotguna. Bo niestety, ale shotguna mamy najmniej. Submachine też może być. Przeładuj sobie. No i świetnie. Żeby się tutaj przedostać, wąż i... wąż i to coś. Uła, to będzie trzeba skakać. No dobra. Dobra, mamy drabinkę. Leon, what are you doing? Don't even think about trying this yourself. Me? As if. Okej. Tu coś mamy, ale to jest orzeł, więc orzeł nas nie interesuje tak po trochu. Golden Hourglass. Chandelier, seriously, who does that? What are you, my mother? No dobra, ale możemy też... Nie, nie możemy, bo to zgaśnie, dobra. No okej, to zaraz tam pójdę. Najpierw sobie tutaj to ogarnę.
Dobra, i tu mamy węża. A, okej. Pomocna dziewczyna. Witajcie, moi wierni. O, tutaj mamy w ogóle wazę do rozbicia. Ramon, gdzieś ty po las? Irytuje troszeczkę ten gość. Dobra. Otwaliśmy sobie przejście do głównego budynku. Tu mamy jakąś biblioteczkę z tego co widzę. Mamy też zapis. Parasites and their ecology volume 2. There are some parasites that have the ability to control their hosts. This is the basic knowledge among most biologists, but not much is known as to how the parasite do it. The following is a list of several such parasites. Dicrocoelium. Once the larvae of the parasite migrate to the ant's esophagus, they alter the behavior of the ant. When the temperature drops in the evening, during peak grazing hours, the infected ant climbs to the top of a plant and clamps onto a leaf using its mandible with the intention of being eaten. Galactosomum. The larvae of the parasite make their home inside the brain of a fish such as the yellowtail and the parrot bass. Once infected, the fish makes its way up to the water's surface, where it will swim until eaten by seabirds. Leucochloridium. This parasite's sporocysts develop in the snail's eye stalks, where they pulsate like worms. They alter the snail's behavior and force it to move to the top of a plant to make it more visible to birds. Once eaten by a bird, the parasite will complete its metamorphosis into an adult. Okej, mamy tutaj jakieś ciekawe rzeczy. Myślę, że też w tym momencie możemy sobie zapisać tą grę i zakończyć ten odcinek, który ukazał nam, co się dzieje w piwnicach i lochach i jakie na niższych poziomach mogą nas spotkać niebezpieczeństwa. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnej części.